Dzień dobry, Kalimera. Witam Was w ostatnim dniu naszego urodzinowego tygodnia. I dzisiaj przedstawię Wam ostatnią niespodziankę, jaką przygotowałam. Widzę, że tutaj już Aleksandra odpowiedziała na pytanie zadane w poście. Kalimera Aleksandra, bardzo mi miło. Przywitajcie się proszę w komentarzu, żebym wiedziała, że jesteście ze mną. I za chwilkę opowiem Wam o ostatniej niespodziance, jaką dla Was przygotowałam. Najpierw jednak przypomnę o poprzednich niespodziankach, które ogłosiłam do tej pory. Cześć, Miłosz, Kalimera. Pierwsza niespodzianka to była promocja w moim sklepie, darmowa wysyłka na książki papierowe oraz zniżka na e-booki. Ta promocja trwa do niedzieli, do północy, więc możecie jeszcze z niej skorzystać. Druga niespodzianka to był zeszyt ćwiczeń do nauki pisania greckich liter. Ten zeszyt ćwiczeń możecie pobrać z mojego bloga powiedztopogrecku.pl. Tam jest formularz, który trzeba wypełnić i automatycznie ten zeszyt ćwiczeń zostanie wysłany na waszego maila. I trzecia niespodzianka to były, ogłosiłam konwersacje ze mną. Pierwszy raz jest taka możliwość, żeby pracować ze mną indywidualnie. Więc jeśli jest to coś, czym bylibyście zainteresowani, jeśli jesteście już na takim poziomie języka greckiego, że możecie prowadzić rozmowę w języku greckim, ale jeszcze no, potrzebujecie wsparcia, żeby ktoś Wam wskazał, jakie błędy popełniacie, czy po prostu potrzebujecie takiego wsparcia, żeby się rozgadać w tym języku, no to zapraszam również do kontaktu ze mną. Wszystkie informacje również są na moim blogu. Kalimera Olga, Kalimera Maria, Kalimera Katarzyna, super, bardzo, bardzo mi miło, że jesteście z nami. I przechodzę w tej chwili do przedstawienia ostatniej niespodzianki na dzisiaj. I to jest niespodzianka wyjątkowa, dlatego też zostanie przedstawiona przez gościa. A tym gościem jest moja siostra Asia z bloga Pod Akropolem. Już ją tutaj dołączam do nas. Cześć Asia. Dzień dobry wszystkim, Kalimera. Super. I tak jak powiedziałam, to jest wyjątkowa niespodzianka i Asia nam opowie o tej niespodziance. Asia. Ale może zanim Wam opowiem, co to za niespodzianka, powiem Wam, jak wpadłyśmy na jej pomysł. Więc być może pamiętacie, że jakiś czas temu byłam gościem Żanety na live'ie z cyklu Powiedz to po grecku w podróży, gdzie opowiadałam o Atenach. Po tym live'ie narodził się pomysł, abyśmy zorganizowały więcej takich wspólnych live'ów, gdzie rozmawiałybyśmy nie tylko o Atenach. Tak. Ale jak pamiętasz, ta rozmowa, ona, mimo że byłyśmy takie bardzo zestresowane tą rozmową, bo Asia pierwszy raz występowała na live'ie, w ogóle pierwszy raz w takiej formie, to jednak ta rozmowa wyszła nam bardzo naturalnie i rozmawiałyśmy ze sobą tak, jak rozmawiamy na co dzień, czyli w bardzo taki naturalny, luźny sposób i to się słuchaczom bardzo podobało. I ponieważ na co dzień również rozmawiamy o takich tematach, o wszystkich tematach związanych z Grecją, ponieważ piszemy blogi o Grecji, więc są to tematy na temat języka, na temat kultury, na temat kuchni, na temat Grecji, Aten i tak dalej, pomyślałyśmy, że możemy się tymi tematami dzielić również z Wami. I tak narodził się właśnie pomysł na program o Grecji. Więc opowiem Wam teraz, jak ten program będzie wyglądał. Więc będziemy poruszać tematy z czterech różnych kategorii. Są to język, kultura, kuchnia i podróże. W kategorii język, którym specjalistką jest Żaneta, będziemy opowiadać Wam o języku greckim, podpowiadać różne greckie słowa i być może uda nam się zachęcić Was do nauki tego pięknego języka. Kategoria kultura to zwyczaje, mentalność i informacje o tym, jak Grecy obchodzą różne ważne wydarzenia, czy to religijne, czy państwowe, przeróżne. Kolejna kategoria, kuchnia, chyba najbardziej ulubiony temat wszystkich. I tu będziemy opowiadać o różnych potrawach greckich oraz zwyczajach Greków związanych z jedzeniem, które są dość specyficzne. I ostatnia kategoria, podróże. W tej kategorii będziemy opowiadać o miejscach, które my same zwiedziłyśmy,
które warto polecić, a są to zazwyczaj miejsca niekomercyjne i takie, do których nie jeżdżą duże biura podróży. Ale być może zastanawiacie się, dlaczego my miałybyśmy wam opowiadać o Grecji. Przeżyłyśmy większość naszego życia w Grecji. Tutaj się wychowałyśmy i na co dzień obcujemy z Grekami. Dlatego możemy wam opowiedzieć o Grecji, jakiej nie poznacie z przewodników. Ale też chcemy zaznaczyć, że my nie jesteśmy ekspertkami od wszystkiego. Chcemy się dzielić z wami naszym doświadczeniem, naszymi obserwacjami z życia w Grecji. I informacje, które będziemy przekazywać, to nie będzie wiedza książkowa, takie, wiecie, suche fakty, tylko to będzie wiedza praktyczna. Zresztą jeśli obserwujecie mnie czy Asię, nasze blogi, no to wiecie, że właśnie takimi informacjami się dzielimy na naszych blogach. A więc tak, taki jest ogólny zamysł na program. A Żanta, może powiesz, jak to będzie wyglądać od strony organizacyjnej? Organizacyjnie. Więc live te będą się odbywać co 2 tygodnie, w poniedziałki o godzinie 20 czasu polskiego. Prawdopodobnie tutaj na Facebooku, jeszcze tego nie ustaliłyśmy do końca, ale oczywiście będziemy was informować. I kilka dni po nagraniu tego live'a ta rozmowa będzie się ukazywała również w formie podcastu. Być może pamiętacie, jak ogłaszałam kiedyś, że właśnie myślę nad podcastem, nad własnym podcastem, no to myślę, że to jest właśnie fajny pomysł, żeby z tych rozmów naszych, ponieważ one będą o Grecji, o kulturze, o języku i tak dalej, żeby z tego zrobić podcast. I co? I pierwszy premiera tego naszego programu odbędzie się już 1 czerwca o godzinie 20 i naszym tematem będą przydatne zwroty greckie dla turystów. Tak akurat przed rozpoczęciem sezonu, z nadzieją, że ten sezon się odbędzie. Tak, zapraszamy wszystkich do Grecji. I tak, skoro już wiecie, jaki jest zamysł na ten program, to przede wszystkim dajcie nam znać w komentarzu, czy podoba wam się ten pomysł. Czy... Tak, ja już widzę w komentarzach, że piszą świetny pomysł, super, fajnie, wspaniały ten ogólny zamysł. I tutaj jeszcze Lampo Kane pisze, nie mogę się doczekać, kiedy pani Asia mnie odprowadzi po Atenach. Zapraszam serdecznie, czekam również. A jeszcze Aleksandra tutaj wcześniej pisała, jakie mamy podobne głosy. Tego się nie spodziewałam. To może jeszcze dajcie nam znać, czy jesteśmy do siebie podobne, bo też różne... Tak, niektórzy mówią, że wyglądamy jak bliźniaczki, znowu inni, że zupełnie nie jesteśmy podobne. No teraz może jak ja mam krótsze włosy od ciebie, to tak trochę to podobieństwo nie jest aż tak widoczne. Nie masz problemu teraz. No, ale wcześniej jak miałam długie włosy, to naprawdę wyglądałyśmy identycznie. Ja sama czasami się zastanawiałam, czy na zdjęciu to jestem ja, czy Asia. To prawda, ja to samo. No, ale nie przedłużając, więc skoro już wiecie, jak to wszystko będzie wyglądać, to mamy do was ogromną prośbę. Chcemy, abyście pomogli nam wybrać nazwę do tego programu. I nasze propozycje są następujące. Czekaj, bo coś mi się tu... O tak. I tak, widzicie tutaj. Pierwszy tytuł, Poznaj z nami Grecję. Następny, Grecja oczami Polek lub Siostry barskie o Grecji. Takie są nasze propozycje. Głosujcie w komentarzach cyferkami 1, 2 lub 3, który wam się najbardziej podoba. Chyba, że macie jakiś inny pomysł na nazwę tego programu, to też koniecznie podzielcie się tym pomysłem w komentarzu. Oczywiście weźmiemy to również pod uwagę. Następnie sprawdzimy wszystkie wasze głosy i ustalimy ostatecznie, jak ten nasz program będzie się nazywał i wam to ogłosimy. Tak. My mamy swojego faworyta i widzę, że tutaj w komentarzach też już zaczyna się wybierać trójkę, czyli Siostry barskie o Grecji, i ten pomysł też nam się najbardziej podoba.
ale jeszcze poczekamy, może tutaj ktoś jeszcze jakiś inny pomysł zapoda. Super. Ania z bloga Nie udawaj Greka też zaznaczyła trójkę. Super. Bardzo, bardzo się cieszymy, że ten pomysł Wam się podoba. Oczywiście zapraszamy Was 1 czerwca na Dzień Dziecka na rozmowę o języku greckim. No taki dobry początek miesiąca. Tak. I co? I moi drodzy, z naszej strony to już tyle. To jest koniec urodzinowego tygodnia, w którym świętowaliśmy urodziny moje i mojego bloga. Ja jestem bardzo zadowolona z przebiegu tego tygodnia. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za komentarze, za cudowne słowa, jakie napisaliście pod kątem mojego bloga i za życzenia dla mnie. I co? I dam Wam od siebie odpocząć w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu zobaczymy się tylko raz, w piątek na live'ie z cyklu Powiedz to po grecku w podróży, na którym będziemy rozmawiać o Peloponezie. I tyle. To chyba ostatni twój live z tego cyklu, tak? Tak, to już będzie ostatni live. No i później właśnie rozpocznie się nasz program. No, tutaj widzę, cały czas lecą trójki. Tak, chyba już mamy odpowiedź, jaki będzie temat, jaki będzie... No, ale jeszcze poczekajmy. Super. Także moi drodzy, żegnamy się z Wami. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia naszego bloga. Powiedz to po grecku i pod Akropolem. I zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Pozdrawiamy serdecznie. Kalimera. Pa, pa. Pa, pa.